Meksyk to jeden z krajów Ameryki Łacińskiej, który może pochwalić się największą liczbą turystów. Znany jest on ze swojej bogatej kultury i historii. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka dość szokujących miejsc, jakie można odwiedzić właśnie w tym kraju. Zapraszam do oglądania. Mumie Guanajuato. Ilekroć ktoś wspomina słowo mumia, ludzie automatycznie myślą o Egipcie i mumiach faraonów, którzy żyli w starożytnej cywilizacji tego kraju. Ale czy wiedzieliście, że w Meksyku również jest sporo mumii? To, co tutaj widzicie, to mumie Guanajuato. W porównaniu z większością egipskich mumii, te są z pewnością o wiele bardziej przerażające. Mumie te już na zawsze będą charakteryzować się przerażonym wyrazem twarzy. Wyglądają tak, jakby wróciły do życia i zdały sobie sprawę, że zostały pochowane żywcem. Jak się okazuje, mumie te mają bardzo mroczną historię. W 1833 roku miasto Guanajuato spotkał straszliwy los. Pewnego dnia mieszczanie nagle, z nieznanych przyczyn, zachorowali i zmarli. Najpierw umierały same niemowlęta, a wkrótce dołączyli do nich wszyscy inni. Ludność miasta powoli malała. Jak się później okazało, powodem była epidemia cholery, która po czasie ogarnęła cały świat. Śmiertelność wzrosła, a Guanajuato po prostu nie nadążało z liczbą osób umierających każdego dnia. Zamiast grzebać zmarłych pod ziemią, mieszkańcy uciekli się do gromadzenia ciał i umieszczania ich w nowo wykonanych komnatach na powierzchni. Ze względu na warunki panujące w krypcie, ciała zaczęły się samoistnie mumifikować. Kilka lat później bliscy zmarłych napotkali jednak kolejny niepokojący problem. Władze lokalne zaczęły nakładać podatek pogrzebowy, aby nieco zarobić. Jeśli rodzina zmarłego nie zapłaciła, zwłoki zostałyby wyciągnięte z krypty i przeniesione do zbiorowego magazynu. Ludzie, którzy weszli wówczas do grobowców, byli w szoku, widząc zmumifikowane zwłoki w tym makabrycznym stanie. Miejscowa ludność była zarówno zafascynowana, jak i przerażona mumiami z wystraszonym wyrazem twarzy. Wkrótce turyści usłyszeli o tej sprawie i zaczęli płacić niemałe pieniądze za możliwość obejrzenia mumii. Po kilku latach powstało całe Muzeum Mumii Guanajuato. Obecnie turyści mogą oglądać mumię w całej okazałości. Większość ze zmarłych wygląda tak, jakby wiecznie cierpieli. Zwiedzanie muzeum nie jest jednak dobre dla każdego. Nawet autor tekstów Ray Bradbury stwierdził, że był bardzo przerażony po wizycie w tym miejscu. Podobno miał nawet różne wizje i koszmary o umieraniu i zmumifikowaniu jego ciała, które dołączy do kolekcji zwłok na wystawie. Los Palmitas. Istnieje kilka miejsc, które zostały stworzone po to, by zachwycały swoją kolorystyką. Ta kolorowa dzielnica Los Palmitas w Pachuca, Meksyko, jest nieco bardziej wyjątkowa. Wszystko rozpoczęło się jako projekt społecznościowy w środkowym Meksyku. Kolektyw artystów spędził 14 miesięcy zmieniając tę smutną, położoną na zboczu wzgórza okolicę ze zwykłego miejsca w gigantyczny kolorowy mural. Artyści współpracowali z mieszkańcami i muralistami przy malowaniu fasad około 200 domów. Dziś są one pomalowane w żywe kolory, takie jak lawendowa zieleń, żółć i żarzący się pomarańcz. Tworzą one razem szczęśliwą harmonię odcieni. Kolory w rzeczywistości komponują się w ogromny wzór tęczy, gdy spojrzy się na miasteczko z daleka. Artysta tym sposobem poruszył serca wielu mieszkańców. Zmienił negatywny wizerunek dzielnicy i wypromował tę społeczność. Przedtem Los Palmitas było obszarem, w którym ludzie często unikali interakcji. Jednak po akcji z kolorami miasto zaczęło tętnić radością. Artyści, którzy są odpowiedzialni za projekt, sami byli zaskoczeni ogromnym wpływem, jaki wywarli na społeczność. Ich instalacja artystyczna nie tylko wpłynęła na mieszkańców, ale i spodobała się ludziom na całym świecie. Jak widać, ludzie czasami potrzebują odrobiny koloru w swoim życiu, aby odnaleźć szczęście.
La Pascualita. A oto dość mroczna lokalna legenda, którą znają prawie wszyscy mieszkańcy Meksyku. Spójrzcie tylko na tego manekina w sukni ślubnej. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem normalnie. Na żywo wydaje się on jednak tak realistyczny, jakby ta kobieta mogła w każdej chwili ożyć. Wiele osób twierdzi, że ten manekin zwany La Pascualita nie jest w rzeczywistości tylko nieożywionym manekinem. Według wielu są to prawdziwe zwłoki kobiety. W przeciwieństwie do pozbawionych twarzy i dziwnie wyglądających manekinów, które zwykle widujemy w sklepach odzieżowych, rysy La Pascuality są niemal jak żywe. Jej wyraz twarzy sprawia wrażenie, jakby zastygła w czasie w swojej pięknej sukni ślubnej. Oczywiście jej twarz nie jest jedynym powodem, dla którego ludzie myślą, że ten manekin to naprawdę prawdziwe ludzkie zwłoki. Widać na nim szczegółowe detale. Kamień, z którego jest wykonany manekin, wygląda, jakby był miękki. Na nogach kobiety można odróżnić nawet żylaki. Ten manekin jest naprawdę niesamowity. Odkąd po raz pierwszy pojawił się on na witrynie sklepu z sukniami ślubnymi w Chihuahua w Meksyko w 1930 roku, zaczęła krążyć opowieść o tym, że właścicielka sklepu miała córkę. Podobno w dniu jej ślubu została ona tragicznie ugryziona przez pająka, który spowodował jej śmierć. Teraz to właśnie jej ciało jest wystawione na wystawie. Mimo wszystko wątpliwe jest to, czy ciało mogło się tak dobrze zachować przez wszystkie te lata. Niektórzy twierdzą również, że La Pascualita jest w rzeczywistości tylko manekinem, który po prostu ożył. Goście sklepu skarżyli się nawet, że czują się poddenerwowani obecnością La Pascuality. Mówią, że widzieli, jak manekin sam się porusza. Czy La Pascualita to naprawdę manekin, czy doskonale zachowane zwłoki? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Tajemnicza postać. Spójrzcie tylko na to dziwne zdjęcie. Człowiek na tej fotografii wygląda, jakby był w ostatniej fazie rozkładu. Czy może to być jedna z tych mrocznych legend zwanych kryptydami, o których mówi się w Meksyku? Jeśli nie wiecie, to kryptydy są niejasnymi i nieudokumentowanymi stworzeniami, o których tak naprawdę nikt za wiele nie wie. Zazwyczaj mają one charakter mitologiczny i większość z nich przypisywana jest do folkloru. Na całym świecie jest wiele kryptyd i chociaż mało o nich wiadomo, jedna rzecz jest pewna. Kryptydy z pewnością przerażą każdego, jeśli kiedykolwiek ktoś natknie się na jakąś w prawdziwym życiu. Dajcie znać, co sądzicie o tej fotografii. Czy istnieje szansa, że to zdjęcie jest prawdziwe? Wyspa lalek. Czy wiedzieliście, że w Meksyku możecie znaleźć jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie? Jest ono ukryte głęboko w sercu kanałów Xochimilco w pobliżu meksykańskiego miasta. Na tej maleńkiej wyspie znaleźć można małe chatki i setki rozkładających się lalek. Mówi się, że pewnego dnia jakiś człowiek zaszył się na tej wyspie, aby żyć w izolacji. Stał się samowystarczalny, ale po kilku dniach życia na wyspie dokonał bardzo przerażającego odkrycia. Znalazł ciało dziewczyny, która utonęła w pobliskim kanale. Aby uspokoić jej ducha, mężczyzna powiesił lalkę i kontynuował tę praktykę aż do swojej śmierci. Tragiczny jest też sposób, w jaki on sam zginął. Podobno utonął w dokładnie tym samym miejscu, w którym znalazł ciało martwej dziewczyny. Dziś jego lalki nadal można znaleźć na tej wyspie. Jeżeli macie na tyle odwagi, to koniecznie odwiedźcie to miejsce, gdy będziecie kiedyś w pobliżu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!